Krystyna Pawłowicz nie przestaje zaskakiwać. Kobieta nieustannie karmi Polaków swoimi kontrowersyjnymi słowami oraz wpisami w mediach społecznościowych. W ostatnim czasie znów zrobiło się o niej głośno za sprawą sporu z Jerzym Owsiakiem. Posłanka ewidentnie walczy o pozostanie na fali, bowiem po raz kolejny pozwoliła sobie na zbyt odważne stwierdzenia. Krystyna Pawłowicz po raz kolejny dała popis swojego braku ogłady. Kobieta w swoim wpisie na Facebooku odniosła się do ostatniego zjazdu socjaldemokratów, na którym obecny był Frans Timmermans. Polityk złożył pewną obietnicę, która bardzo nie spodobała się pani poseł. Krystyna Pawłowicz odsyła Timmermansa do Francji. W weekend, w Lizbonie, odbył się zjazd socjaldemokratów. Obecny był na nim Frans Timmermans, wiceszef Komisji Europejskiej, który został wytypowany na czołowego kandydata w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Mężczyzna wygłosił przemówienie dotyczące nadchodzących wyborów, a także obiecał Polsce, że zawsze będzie wspierał ją w walce o demokrację. Te wybory będą wyborami o duszę Europy, ponieważ będziemy wybierać, czy chcemy podążać ścieżką demokracji, praworządności i poszanowania praw podstawowych, czy też nie. Powinniśmy zadać sobie pytanie, czy demokracja opiera się tylko na rządach większości. To demokratura. Demokracja jest także poszanowaniem mniejszości, powiedział mężczyzna. Słowa te bardzo nie spodobały się posłance Pawłowicz, która w swoim wpisie na Twitterze odesłała polityka do Francji. Jej zdaniem Polska nie potrzebuje żadnej pomocy. F. Timmermans, kandydat na szefa KE, uroczyście obiecuje przyjaciołom w Polsce, że nigdy nie opuszczę narodu polskiego w jego walce o demokrację. Proszę pana, dziękujmy za wsparcie, ale Polacy demokratycznie wybierają swe władze. Walcz pan o demokrację we Francji, pisownia oryginalna, napisała posłanka na swoim profilu na Twitterze. Policja nie strzela do ludzi, więc wszystko jest dobrze. Jeden z użytkowników Twittera ostrzegł posłankę, że jeśli PiS nie zmieni swojego zachowania, to w Polsce może dojść do bardzo niepokojących scen. Powołał się na sytuację we Francji, po czym podkreślił, że w Polsce już niebawem może być bardzo podobnie. Ciekawe, czy rząd zdaje sobie sprawę, że w Polsce też może dojść do takich protestów jak te we Francji? Jeśli tego nie zatrzymacie, to wywołacie wojnę domową. Podejrzewam, że polskie społeczeństwo na pewno na to nie pozwoli. Napisał mężczyzna. Posłanka nie przejęła się tymi słowami. Jej zdaniem nie ma żadnego problemu, ludzie są zadowoleni, bo policja nie pałuje ani nie strzela do ludzi. Co mamy zatrzymać? Ludzie są ogólnie zadowoleni, mamy ciągle społeczne poparcie, rozmawiamy z różnymi grupami w SPR. Ich problemów, policja nie strzela do ludzi, nie pałuje, władze starają się rekompens.
wzrost/zwinny PO i PSL/kosztów energii. Aże opozycja mówi. Pisownia oryginalna, napisała posłanka.